Oh, stop being so stoic. Go on. Shout, scream, say something! You're as beautiful as the day I lost you. Nareszcie. Doczekałem się. Nareszcie, kur... Przewróc. Ja tak bardzo tęskniłem. Czekaliśmy na nią od wersji 4.3. I w końcu jest. I akurat na banerze, na którym nie miałem zamiaru wishować. Jak miło. Poza naszą główną bohaterką baneru mamy jeszcze dwóch no-name'ów, czyli babcię Raiden oraz Kinisha. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o Tomie oraz Sarze. Najzabawniejszy w tych banerach jest fakt, że Raidenka po raz drugi ma na banerze Chevrus. Bo jak wiecie albo nie wiecie, niektóre czwórki są mocno powiązane z piątkami i zawsze występują na ich banerach. Przykładowo Skaramusz, Faruzan, Ito, Goro czy Raiden i Sara. Nie było jeszcze sytuacji, gdy jakaś piątka miała aż dwie czwórki na wyłączność. Co prawda nie wiadomo, czy ten trend się utrzyma, ale jest możliwość, że Raidenka jest pierwszą postacią, która dostała aż dwie czwórki na wyłączność? To byłoby bardzo ciekawe. Skoro już jesteśmy przy temacie Chevrus, może rozpoczniemy omówienie banerów właśnie od niej. Nasza koleżanka z Fontaine to aktualnie najbardziej pożądana czwórka ze wszystkich. Jest to spowodowane jej siłą, uniwersalnością oraz trudną dostępnością. Bo wierzcie mi lub nie, ale miała swoją premierę w wersji 4.3 i od tamtego czasu nie pojawiła się ani razu. Jeśli oglądacie omówienia banerów na bieżąco, to wiecie, że praktycznie w każdym omówieniu mówię, że system czwórek na banerach nie działa. I to są tego efekty. Ale wracając do naszej Chevrus, jest ona podstawą Overloada i praktycznie wszystkie drużyny oparte na Overloadzie, tak jak na przykład Raiden Overload czy Arlecchino Overload, bez niej nie mają żadnego sensu. A dlaczego Chevrus jest taka mocna? Ponieważ ściąga resisty oponentów na Elektro i Pyro jednocześnie. Jest to olbrzymi buff i naprawdę bardzo odczuwalny. Ma jednak to swoje ograniczenie, działa to tylko wtedy, jeśli nasza drużyna składa się z elementów Pyro i Elektro. Więc jeśli pikniecie do teamu jakąś postać Hydro, na przykład Furinę, Yelana albo Xingxia i lub jakikolwiek inny element, to wtedy ta pasywka przestaje działać. Co na pierwszy rzut oka może brzmieć naprawdę słabo, ale nie martwcie się, buff Chevrus jest na tyle duży, że skutecznie to rekompensuje. Chevrus na C0 jest super czwórką, więc jeżeli wam poleci chociaż jedna sztuka, to już warto myśleć o zbudowaniu jej, a prawdziwego pazurka pokazuje na C6, gdzie buff już jest naprawdę gigantyczny. Jeśli chcecie cały poradnik o Chevrus, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że każdemu z was wypadnie C6 Chevrus, a my przejdźmy do następnej czwórki, czyli do Sary. Jest to ciekawy przykład czwórki, bo jest ona jednocześnie bezużyteczna, a z drugiej strony bardzo potrzebna. Na 100% nie należy do postaci uniwersalnych. Ciężko ją w jakimkolwiek teamie zagrać. Ale jeśli znajdziemy już dla niej zastosowanie, swoją robotę wykonuje perfekcyjnie. Dla przypomnienia, Sara jest bufferem, który buffuje atak, a na C6 daje gigantyczny buff do Elektro. I jedyne drużyny, w których się tak naprawdę odnajduje, to albo Hypercarry Raiden, albo jakaś inna postać Elektro pod Hypercarry, chociażby Chlorindę. Mi osobiście Chlorindę i Sarę grało się naprawdę mega przyjemnie i była to jedna z fajniejszych drużyn, mimo że nie jest zbytnio popularna. Ale nie oszukujmy się, Sara to bardzo niszowa postać i raczej grać nią dużo nie będziecie. Mimo wszystko uważam ją za dużo cenniejszą niż taką, nie wiem, Dory, Candence czy jakąś Barbarę. Więc ja wychodzę z założenia, że naprawdę fajna czwórka i fajnie jak się pojawia na banerach, szczególnie jeżeli nie macie C6, bo budować się opłaca dopiero po C6. I ostatni jest Toma. Wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego jest na banerze, to dla free-to-playowych teamów z Kiniczem, zaraz wam powiem dlaczego. A tak poza tym, ciężko dla niego znaleźć jakieś zastosowanie, to znaczy może grać takiego budżetowego Beneta, ale szczerze, wolałbym chyba już Yanfei z CTDS-em i C4. Więc Toma to raczej najlepsza czwórka nie jest i nawet dla nowych graczy bym osobiście nie polecał nim grać. Jak już wspomniałem o Kiniszu, to może do niego teraz przejdźmy. Albo lepiej, zacznijmy od reakcji, z którą będzie bezpośrednio powiązany. Czy od Burningu lub Bridginu. Do tej pory raczej nikt z was z Burninga nie korzystał, no chyba że gracie Burmelta, albo od niedawna używacie Emilii. Dlatego może krótkie wyjaśnienia, czym Burning jest i jakie powiązania ma z Kiniczem. Kiedy nałożymy na przeciwnika Dendro oraz Pyro, zachodzi reakcja Burning i przeciwnik się pali, otrzymując przy tym naprawdę niewielkie obrażenia i nakładając na siebie Pyro. Reakcja ta nie jest wykorzystywana, ponieważ damage z takiego Burninga jest naprawdę niewielki. I jasne, możemy go podbić za pomocą Elemaster i innych rzeczy, ale to się zwyczajnie nie opłaca. I zapamiętajcie sobie, Emilii oraz Kinich nie biją za pomocą tej reakcji. Oni jej tylko używają, żeby naładować swoje skille. Emilii używa tego jako paliwa do swojej lampy, Kinich za to ładuje dzięki temu swój pasek, dzięki któremu bije więcej. Dlaczego wam to wszystko mówię? Ponieważ Dendro przyzwyczaiło nas do tego, że korzystamy z reakcji. Czy to Alhaitham, Cyperbroomów, Aggravate'ów, Spiritów, czy to Sino i każda inna postać oparta o Dendro korzysta z reakcji. Emilii oraz omawiany Kinich
jest totalnym przeciwieństwem. Skupmy się na bohaterze banneru. Bije on surowy damage Dendro, przez co skaluje się z atakiem, nie używa ale mastery oraz ma gigantyczne przeliczniki na swoich skillach, bo powyżej 1000%. Więc porównywanie go do Alhaitama za bardzo nie ma sensu. No ale dobra, bo to omówienie bannerów, a nie poradnik do Kinicza. Mówię wam to wszystko dlatego, żeby uświadomić was, że Kinicz jest specyficznym DPS-em. I oglądając materiały twórców, którzy mają dostęp do testowego serwera, muszę wam powiedzieć, że wali naprawdę mocne bomby. Ale czy jest aż tak broken? Ciężko powiedzieć. Według mnie jest bardzo, bardzo podobny do Navi. Jest praktycznie identyczny. Navia staje, naciąga swoje działo, strzela za 200 tysięcy, potem następny pocisk. Kinicz robi dosłownie wszystko tak samo, tylko zamiast stać w miejscu, kręci się wokół przeciwnika i musi zbierać w cudzysłowie burning, zamiast zbierać krystalizę, jak robi to Navia. Damage tych dwóch postaci też jest do siebie bardzo podobny. Navia ze swojego E potrafi uderzyć z 200 tysięcy, Kinicz latając wokół przeciwnika też potrafi strzelać z E po 170-200 tysięcy. Więc szczerze powiedziałbym, że Kinicz to jest dosłownie Dendro Navia. Żeby było jeszcze śmieszniej, najlepszym teamem Navi jest Navia, jakaś postać Geo, Xiangling Bennett, a najlepszym teamem Kinicza będzie Kinicz, postać Dendro, Xiangling Bennett. Czy opłaca się po niego wishować? Na 100% nie będzie postacią słabą, to już mogę wam z bomby powiedzieć. Ale z drugiej strony nie będzie w żaden sposób must have'em i skipując go za dużo nie stracicie. Jest to taki zwykły main DPS do mainowania. Nie potrzebujecie go, ale śmiało możecie dropnąć. Od razu odpowiem też na pytanie, czy Kinicza da się zagrać bez Emily. Ostatnio na streamach naprawdę dużo czasu poświęciliśmy Emily i testowaliśmy ją na wszelkie sposoby. Z Tignarim pod burning, z innymi postaciami pod burning i powiem wam szczerze, Emily jest przepotężna. Naprawdę Emily jest mega potężną postacią i Kinicz na pewno bez niej będzie słabszy jako team. Bo ciągle to powtarzam, ale Emily w żaden sposób nie buffuje damage'a Dendro. Poza C2, która zmniejsza resisty, nic Emily nie robi dla drużyny poza zadawaniem obrażeń. Więc Kinicz z Emily będzie bił zupełnie tyle samo co bez Emily, ale drużyna, w której nie będzie Emily, będzie jako całość bić dużo mniej, ponieważ Emily jest po prostu świetnym sub DPS-em i genialnie zadaje obrażenia. Więc jeżeli nie masz Emily, najprawdopodobniej będziesz mógł spokojnie zagrać Kinicza z chociażby Nahidą, Kolej albo jeszcze inną postacią Dendro i obrażenia będą bardzo zbliżone. Jeśli za to jesteś zainteresowany bardziej tematem Kinicza, koniecznie zostaw suba, bo od razu po wyjściu jego pojawi się u mnie na kanale poradnik, w którym wszystko omówię znacznie dokładniej i lepiej. Tutaj to omówienie bannerów, więc przejdźmy do następnej postaci, którą jest Raiden. Na początku specjalnie nazwałem ją babcią, bo jest zwyczajnie bardzo starą postacią, która swoje lata świetlności już ma za sobą. Jeszcze do niedawna była postacią w SSTR-ach, praktycznie must have'em i każdemu polecałem posiadać Raidena na koncie. Teraz się jednak to troszeczkę zmieniło. Dalej jest bardzo potężną postacią i dalej warto mieć ją na koncie, jednak nie jest już aż tak potrzebna jak kiedyś. Z faktu, że do gry weszło dużo więcej nowych postaci, które zadają więcej obrażeń i są zwyczajnie lepszymi main DPS-ami, wartość Raidenki znacznie spadła. Teraz zamiast wishować na Raidenkę do Nationala, lepiej zawishować sobie po jakąś Arlecchino, Niveletta, pewnie Navię lub jakiegokolwiek innego sensownego, nowoczesnego main DPS-a. Raiden jednak dalej jest bardzo uniwersalna, a z konstelacją drugą dorównuje topowym main DPS-om. Więc czy opłaca się wishować po Raiden C0? Kiedyś odpowiedź byłaby zdecydowanie tak, teraz powiem szczerze, że to zależy. Jeśli wasze konto jest młode i brakuje wam postaci, Raiden to nie jest głupi pomysł. Jeśli za to wasze konto już ma wiele postaci na koncie, to już stricte zależy od tego, czy się wam ta postać podoba. Bo teraz skipując Raidenkę nie tracicie aż tak dużo. A czy opłaca się wishować po Raidenkę C2? To również zależy od tego, jak bardzo tą postać lubicie. Jeżeli chcecie mieć najlepszego Electro main DPS-a w grze, którego możecie zagrać zarówno pod Hyper Carry, jak i w teamach z Furiną, jak i Nationala, Raiden C2 to będzie zdecydowanie najlepsza opcja. Więc jeśli macie na koncie wolne 300 wish i Raidenka naprawdę wam się podoba i chcecie sobie nią grać praktycznie zawsze, C2 to naprawdę nie głupi pomysł. Ale to już zależy od każdego indywidualnie, więc decyzję musicie podjąć sami. A decyzja ta będzie naprawdę bardzo ważna, bo już w 5.1 pojawi się Xilonen. A Xilonen? Dużo wam powiedzieć nie mogę, ale zaufajcie mi i zostawcie sobie ze 100 wishy, naprawdę. Nie pożałujecie tej decyzji i zostawcie sobie wishy na banner Xilonen. Jeszcze mi później podziękujecie. No i na sam koniec weapon banner. I tutaj jest tak średniawo, ponieważ Claymore Kinicza jest naprawdę w porządku. Ma fajne statystyki, ale jego stat stick jest specyficzny, ponieważ posiada tylko 11 crit rate na main stacie. To jest niewiele.
I jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ najnowszy sezon Atlanu, który będzie bisem na Kinicza, posiada darmowe 40 crit rate'u. Kinicz dostaje bazowo 5, jeszcze jakby broń mu dawała z jakieś 33, to w ogóle byłaby tragedia, jeśli chodzi o to. Więc danie mu 11 crit rate'a jest sensowne. Z drugiej strony szkoda, że nie jest to crit damage. Jeśli za to chodzi o pasywkę, to jest ona naprawdę bardzo mocna, jeśli wykonujemy reakcję Burning albo Burgeon. Więc postacie, które będą z tego mierza korzystać, to chyba tylko i wyłącznie Kinicz i ewentualnie Deja pod Burning Burgeon. Na nikogo innego ten miecz raczej pasować nie będzie. Nawet na tą Deję to będzie taki średni pik, ponieważ Deja posiada podwójne skalowanie, a ten miecz ma aż 700 bazowego ataku i tylko 11 crit rate'a, więc... No nie zalecałbym wishować. Jeśli chodzi za to Engulfinga, to szczerze, jeśli byłbym mainem Raidenki, to pierwsze dropiłbym C2, a dopiero później dedykowaną broń. Jeśli za to chodzi o inne postacie, które z Engulfinga mogą skorzystać, to jedyne co mi do głowy przychodzi to jakaś Xiangling, może Rosaria i to chyba tyle. Więc szału za dużego to nie ma. I szczerze, patrząc na to, jakie Kinicz ma świetne free-to-playowe opcje, tak samo Raidenka, jakie ma świetne free-to-playowe dzidy, nie wishowałbym na tym weapon bannerze. Jeśli za to chodzi o czwórki, no to są one nieco lepsze, bo Witsive jest najlepszą broją czterogwiazdkową, jeśli chodzi o katalisty, Favonius Lance jest super, Sacrificial Sword jest też ekstra. Jedyne jakie bronie są beznadziejne to ten Rainslasher oraz Wook, też mimo że całkiem spoko na papierze, to raczej mało kto z niego korzysta. Tak czy siak uważam, że baner broni nie jest warty wishowania i wolałbym dropić konstelacje do tych postaci, w sensie konstelacje do Raidenki i konstelacje do Kinicza, niż ich dedykowane bronie. Dedykowanie broni zostawiłbym tylko i wyłącznie mainom, które naprawdę bardzo chcą mieć drip na postaci. Całe reszcie odradzam. Pamiętajcie też o zostawieniu sobie wishy na Xilonen, a jeżeli chcecie o niej usłyszeć więcej, to zapraszam na streamy w godzinach popołudniowych na Twitchu. No i to w sumie chyba tyle. Ja się będę już z wami żegnał, pozdrawiam i dobranoc.